Torquio. Elli, motherfucker. Grałem, szmaty. Skorpio, dobra. Ja ze Skorpio wygrałem. Jak to? Wszyscy zginęli. Nie, ja żyję. Ty farcie. Dobra, no to od czego zaczynamy? Ty ciał pełno. No, od tego, że mnie tepni. Dobra. Ale co, to już się nagrało? No, no tak, oczywiście. Taka krótka akcja. Dobra, tą krótką akcją chcieliśmy zareprezentować to, że chciałbym zapoczątkować istnienie serwera DDaisy. Nie DDaisy, żebyście nie myśleli, że właściciel serwera zgapia nazwę od Kostura, czyli DDaisy, tylko DDaisy. Stój, ja też stoję. Fajnie. Dobra. Ej, co za kredy mnie zabił? Cicho. No mów, Skorpio, zaczynaj. No więc na tym serwerze jeszcze nikogo nie ma, ledwie my tu gramy, ale Remus, właściciel serwera DDaisy, poprosił mnie o to, żebym go zareklamował. Może ja odbiegnę stamtąd, bo samego siebie nie słyszę. Aha, dobra, mów. A więc chciałem tutaj powiedzieć, że no, serwer właściwie jest oparty na XDaisy, ponieważ został stworzony też przez Funkiego, ale zarezerwowany oficjalnie dla Remusa, który jest head administratorem serwera, a jego podopiecznym jest Maniuś. Pozdrawiam. I nice. Dobra, i teraz co by tu powiedzieć, bo raczej niczym się jeszcze nie różni, no, poza tym, że jeszcze ma jakieś tutaj wady, które nie zostały naprawione. No jest antyrelu między innymi wgrany. Tak dalej. Widziałem niewidzialny plecak. Widzę dalej niewidzialny plecak. Bo to jest zbugowana strefa, chodźcie dalej. Dobra, nieważne, tutaj, no mówię dalej. I widzę te niewidzialne plecaki, które mnie zaczynają rozpraszać. Jeżeli chodzi o bazy, to prywatnie możecie załatwić u adminów. No i to by było możliwe, że na tyle, bo dopiero 20 slotów, tak? 20 slotów. 20 slotów. No to jest naprawdę jeszcze mało, jak na ten serwer, ale się to może rozrosnąć, kiedy będziecie chcieli tutaj na przykład grać. Nie mówię, że po mojej reklamie od razu wejdzie 100 osób. Patrzcie, jaki fajny skin dodałem. Jak tu na przykład... Boże, Sandking. Na co mi Sand Kinga mi tu wstawiacie? Ja chcę Sand Kinga, ja jadę. Po co to respisz? Niż to. Dobra. A skąd suplesista ma admina? Bo jest head, nie? To jest ty pomoc z skrypterem. Aha. No i mów, Skorpio, dalej. No tą akcją chcieliśmy pokazać, że serwer może być tutaj ciekawy. Co będzie zwiastun jakby takiej bazy? Co na przyszłość planujesz tutaj jakby No na przyszłość będą utworzyć. No poddaję więcej tych wszystkich, wiecie, że o co. Ich braków, jakichś nowych respełów, itemów, nie tylko areja i lotniskowiec, więcej ich na pewno będzie. I to tyle, nie? A może coś nowego, coś czego w ogóle nie ma na serwerze? No to właśnie nad tym będziemy pracować, skrypty będziemy wygrywać. Normalnie bazy, jak to będzie chciał, to będą albo na marker, albo na hasło, jak to woli. I ogólnie tu są wszystkie podmianki podmienione, my będziemy pracować czyli nad tym. Czyli tak powiedziałem, oparty serwer na XDaisy, tylko... No, oparty na tym samym hostingu jest, a większość itemów tych skinów i tych wszystkich jest zmieniona, nie? Żeby mnie tak nie ściągać, nie? Funky mi z tym tylko pomagał, nie? No dobra, tak. To co, jedziemy gdzieś, coś? Nie wiem, może gdzieś jakąś małą podróż zrobić. Ja ile... kieruję. Ja kieruję. Ja. O, Maverick się tam zrespił, chodźcie. O, wpytę, się zaczął palić. To go zrespił? Nie, wysiadaj z niego, wysiadaj z niego! No, wysiadłem. Kto tu? Tu się Maverick właśnie respi. Dobra, zdeptałem cię. Lol, to jest ten z DDaisy Maverick. No te, moglibyście mnie tepnąć. Ej.
Przecież ty jesteś tu z nami, Skorpio. No śnie, coś za bardzo was nie widzę. Już cię tepam. Dobra, wsiadać, jedziemy. Gdzie ty jesteś? Zespię jakieś autko i zrobimy ja krajowy. Ja kieruję. Nie, ja kieruję tym razem. No ja miałem kierować. Ej! To ja sobie zrespię sobie. Ty se kierujesz tam. Dobra, to robimy tak. Ja jadę ze Skorpią, a ty jedziesz z Mańkiem. Ja jadę ze Skorpią, bo będę pokazywał. Okay. No właśnie. O, barak. Skorpio jedziemy patriotem. Aha, dobra. To rep. O, znajdę go. Patriota. Myślę tutaj teraz. To wszyscy jedziemy razem. Nie. Żeby była taka jakby pielgrzymka. Skorpio, wsiadaj. Po twoim serwerze. Nie. Też barak. No, siadaj. A dobra, może być. Poczekaj, muszę coś naprawić. Nie gwarantuję. Panie, jedziemy? A, dobra. A niech ty mów coś. No, dobra. Jesteś moim pomocnikiem. Ej, zaczekajcie. Jezu, znajdziecie, masz GPS-a chyba, nie? My jedziemy pokazać. Idziemy sobie chyba co 3 godziny. Mamy zamiar też zrobić taki licznik. Za ile będzie restart itemów. To będzie zajebiste. To akurat nie ma jeszcze na tych serwerach. I to mogłoby być dobre. To jest zajebiste właśnie. Na przykład, nie wiem, nie mogę wsiąść. Gdzieś na górze taki licznik. O. Tylko tak, żeby... No. Żeby nie przeszkadzał za bardzo też. Taki nie za wielki, ale też nie za mały. Chodzi mi o wielkość czcionki. Mamy antyreloga wgranego, żebyście nie uciekali podczas walki. No nie mogę wejść, kurde. Tego akurat, tego akurat brakuje na X-Daisy, ale to jest taka mała wada. Sancheza weź. Która w ogóle nie granuje te wszystkie wady, no bo ja tutaj chciałem przede wszystkim powiedzieć, I też nie mogę, what the fuck. Właściciel tego serwera poprosił mnie o reklamę. Nie przeszkadzaj. Ponieważ też poprosił Funkiego, żeby zapoczątkował istnienie swojego serwera z jego pomocą. I to tyle w sumie. Pojedźmy tu trochę, jeszcze pogadamy. Później nagramy jeszcze odcinek z X-Daisy, ale to się jeszcze może okazać, bo tam jest tyle osób, że teraz ciężko. Ogólnie poziom trudności wzrósł. Bo ja chciałbym dodać, że już wszystkie skiny są podmienione, nie? Wszystko już gotowe. Tylko wystarczy wejść na serwer i grać, bo to już praktycznie wszystko gotowe, nie? No wszystko tak. Pozmienione. Znaczy tutaj, serki, wszystko. Ale tutaj na pewno nie będzie strefy skażonej. Nie będzie. Tutaj tego nie ma. To zrób coś innego. Nie, no wiem, właśnie planuję nad tym, nie? Strefy skażonej nie będzie, to tam tu może Czarnobyl. To mogłoby być naprawdę dobre, tylko... Musiałbyś, nie wiem, poprawić całą mapę, kolorystykę i tak dalej. A to... Ej, nie, to są dopiero początki, zrobimy? Ma kilka dni, potrzebuje graczy, nie? Z respatriota dla mnie. I tyle. To wszystko będzie tu będą... No wiesz, że to nie jest serwer za darmo. No. Patriota dla mnie. Opłacać go też trzeba i robić. Bo i nie mogę. Wszystkiego potrzeba. I dobra, tyle. Dawaj. No u nas też wszystkiego potrzeba, ale działa, no i do mnie, no. No, wszystko. Bazy będą te... Umówmy się tak, że 3 pierwsze osoby, które wbiją na serwer, bazy mają za darmo. Dobry pomysł. Skorpio jest pierwszą. Nie potrzeba bazy, bo ja ale nie będę. Ale oprócz tego naszego teamu tutaj. Nie, ja tutaj nie będę przebywał. Tylko... Ja tylko wbiłem raz na całe życie, żeby zareklamować serwer i tylko to tyle. Trzy osoby, które wbiją pierwsze na serwer, tylko bez kłamstw, ja wszystko zobaczę, dostają za darmo bazę, jaką będą chciały, tylko nie za dużą. No właśnie, bo... O, niech widziałeś to! Podobno każda baza powinna mieć swoją cenę inną, w zależności jak będzie wyglądać i jakie wymogi. No kur... No i zrobię graczy. Taką blokadę też, że jak ktoś zbliży się do bazy, to będzie go odpieprzało daleko. No to ja już znam z jakiegoś serwera. WarDaisy to mam. No właśnie, to może coś innego, żeby... Albo, że wiesz, podejdziesz i koniec. O, albo nie, podejdziesz do jego bazy i zginiesz. Albo lasery jebne. Niewidzialne lasery dla graczy, wiesz. To akurat takie dobre, jak w LoLu na przykład. Nie, plecak w LoLu. No są te lasery. No, koło tego, koło Nexusa. No. To i będą te plecaki, jest tylko Assault Pack, Alice Pack, Czech Pack i Coil Pack, więcej nie potrzeba. Tyle moim zdaniem starczy. No może podmień nazwy, żeby wiesz,
Rumus Pak, Maniek Pak. Skorpio Pak. I Skorpio Pak, czyli jako Arbi. Tu są wszystkie skiny. No jak już mówiłem, serwer gotowy do grania i tyle, nie? No tak, tylko żebyście wchodzili na ten serwer. Nie powiem, że od razu z góry wejdzie tu pierwsze 20 osób, ale jest jakaś szansa, tylko o. Zależy komu się będzie chciało, w zależności od tego, kto zachęci się do tego. Teraz w ogóle serwery Daisy upadają, nie? Dodaj w ogóle. Tak jak World Daisy i tak dalej. Dodałem ci już dawno. Po co jak my już poza tym już kończymy, nie? No właśnie, za chwilę będziemy już kończyć, bo to miała być krótka jakby historia tego serwera. LOL! Czy przestało działać. Bo wyskoczyłem przypadkiem. No i to było tyle, nie? No tak, ja sobie już wysiądę z... Dla mnie ten pojazd trochę wygląda jak węgiel. No cały taki owęglony. Patrz, a właśnie tu jest właśnie, tak fajnie wygląda krosik, Skorpio. Pokaż to. No krosik wygląda jak zwykły krosik właściwie. Zajebisty on jest. No czy? No ma kolorki, ma owszem. Tutaj tu masz plecak. O, tam jest plecak, widzę jeszcze. No i ogólnie serwer jeszcze jest jakby w fazie alfa. Alfa przez beta, powiedziałbym. Ma taki fajny skin. Dobra, Skorpio, to tyle, nie zanudzajmy ich takim długim filmikiem. No właśnie. Zaczekajcie, minut. Dobra. 10 sekund. Nie. Proszę. No i to tyle na Skorpio, ja ci dziękuję za reklamę. No czy... Zapłać. No tak, tak, no niech będzie, o, ale... Wynagrodzisz mu się w naturze, ja to nagrałem. No to... A co mi z tego, że nagrałeś. Dobra, to? Skorpio. No i no to... tak, IP będzie w opisie, zrobię adnotację, że, bo zakładam, że 99,9% nie umie czytać opisu, to... Bez obrazy oczywiście. Ale no taka jest prawda, że w opisie napiszę chyba 500 stron, a i tak nie wyjdzie nikt na opis. Dobra. Więc adnotację zrobię na 100%. No co za kretyn! Aha. Zabił mnie, dobra. Ja no to taki zabił. Na koniec był troll, tak wygląda game over. Co to mnie zabił? Suple! Suple. I... Szmato. A, suple, suplement diety, dobrze. Trzymajcie się, na razie w opisie notacji będzie IP serwera i myślę, że serwer będzie się tak samo rozwijał, jak się rozwinął XDayZ, który osiągnął 100 osób i to jest naprawdę przełom. Gratulujemy. Tak, gratulujemy. Brawo, brawo. No i myślę, że dzisiaj jeszcze coś nagramy z XDayZ, a jak nie to następnego dnia. Ściągłeś, no ja się z wami żegnam, dziękuję. Ściągaj porty, trzymajcie się, na razie, yo, w opisie jednocji IP. Kiepie. Ty się skiep, na razie.